Co ty nagrywasz to? No. Nie, nie, kobla sobie przyszukałem. Musiałem się skupić. Dobra, mów. No. I ten zagrał na razie, ja tam tylko sobie pogrywałem tak, że po prostu bez żadnej gildii w ogóle miałem tak, wtedy takie parcie na bycie w gildii jakiejś w ogóle, a Magda była i ja tak myślałem, no może Majta mnie jakoś tam wprowadzi, no nie udało się, ale dobra tam. No i na siostro, Magda, nie? Ten, brata nie dodali. Zaczęła grać, no bo ona się do mnie nie przyznała. Kiedy w ogóle było to w Minecraft, pamiętacie? Ile to było? W którym to było roku? 12? No, 2012 to było albo 11. No. I ten. I. Zgubiłem wotek. A, i nagle zaczęliście razem tam z Madzią grać na. Nie, bo na Survivalu jeszcze nie graliśmy. Dopiero zaczęliśmy grać na Skyblocku. Wygraliście na Skyblocku i mnie dodaliście. I najpierw mi wysłałeś, że mam jakiegoś pedalskiego skina. Ciekawe czemu. Na pewno taki nie był. I tam byliśmy w trójkę na wyspie i tak już poznałem tego dziaka i zaczęliśmy się klepać, bo jakiś typ do nas na gildię dołączył. Co na gildię? Na wyspę dołączył i zaczął nas klepać i w ogóle... No taki niedźwiedź popierdolony. No. Nazywaliśmy się z nim ciągle. Aha. On nas zabijał. No. I obszarom kazali kopać. I gdy już przenieśliśmy się... I generalnie tam graliśmy wtedy chyba w czwórkę. Czekaj, powtórz się, przenieśliśmy się, bo mi dropło na to. Przenieśliśmy się na survival i wtedy zaczęliśmy też grać chyba z Austinem i CT Gamerem. A wszyscy ogólnie tam grali na survivalu. No. Jeszcze nie, bo wtedy jak ja grałem, to nie wszyscy. Założył gildię. Ale dopiero ja poznałem Shizma dopiero na tym, na PvP, bo dopiero wtedy mnie dodał, nie? I potem z survivala graliśmy survival i trochę PvP i Teodziak i Austin się postawili, żeby mnie dodali do gildii. Magda wtedy też się postawiła i tak mnie dodali. I potem to ja. A nie wyjebali się... później na chwilę, bo się skurwili na mnie. I potem się zaczęło jakoś kręcić, zaczęliśmy grać na MCHC i w ogóle i tak znam Teodziaka do dziś, który nie, a powiedz jak na TS-a wbiłeś, na kopalnię opowiedz, no! O Jezus, siedzieliśmy w kopalni i tedy napisał, chodź na TS-a, ja powiedziałem, no dobra, ale nie będę gadał, no czemu? Ja powiedziałem, że nie będę gadał, bo mam sobie głos, a i on powiedział, no dobra, i w końcu przestał mówić i ja powiedziałem, czemu nie gadasz, a on mówił, bo wolę pisać, dlatego że ty nie mówisz i to trochę taki nonsens mówić sam do siebie. Ja powiedziałem, no dobra, to mogę włączyć mikrofon. Zacznę gadać, włączyłem mikrofon. Ja tak zacząłem piszczeć i w ogóle, a to jak powiedział, no co to za głos, głos i w ogóle i zaczęliśmy grać i potem Magda zaczęła używać mikrofonu. Błagam się, ona chyba 2 lata później. Cicho. Do tego skurwiela Habuka się na początku odezwała. I tak oto poznałem. Ej, nie, prawda, Mental cię zawsze piszczał i będzie piszczał. Kłamiesz. Mam nadzieję, że nie będzie oglądał tego filmiku. Jakiego? Co, nagrywałeś to? O ty, Hany.